Szanowni Państwo, Ojcze, Rektorze Magnificencjo, mam zaszczyt stać na czele instytucji, która od 2000 roku raz mocniej, raz słabiej, ale zawsze mówiła o historii Polski. Dzisiaj głosem Instytutu Pamięci Narodowej mówi państwo polskie. To jest wielkie zwycięstwo Instytutu Pamięci Narodowej. To są owoce setek publikacji, książek, wystaw, spotkań, konferencji w Polsce i za granicami naszego kraju. Nie policzymy tych inicjatyw. Tak wiele ich było. Można śmiało powiedzieć, Instytut Pamięci Narodowej zmienił świadomość historyczną Polaków. Jestem tego pewny. Przed nami w przyszłym roku 18 urodziny Instytutu Pamięci Narodowej, ale również stulecie odzyskania niepodległości Polski. Pełnoletni Instytut Pamięci Narodowej już dzisiaj przygotowuje się do tej wielkiej rocznicy. Także moi przedmówcy mówili tutaj o roli Instytutu Pamięci Narodowej. Myślę, że ona jest oczywista. Wielu z Państwa ją zna. I mimo, że dzisiaj, powtarzam, głosem Instytutu Pamięci Narodowej mówi państwo polskie, to my mamy jeszcze więcej pracy. My mamy jeszcze więcej pracy i my przed tą pracą nie uciekniemy, nie chcemy uciekać. Będziemy dalej to dzieło kontynuować, korzystając jeszcze więcej z możliwości, jakie daje nam obecna sytuacja. Bo pan minister o tym mówił, straciliśmy ćwierć wieku w różnych dziedzinach państwa polskiego. Państwo polskie było nieaktywne, jego nie było. Dzisiaj jest, ale nie wiemy, jak będzie za kilkanaście lat, za 20. Myślę, że trzeba w takiej perspektywie patrzeć i w takiej perspektywie działać. Pracy wiele. Trzeba zastanowić się, myślę, i powiedzieć, zastanowić się, tak jak wielki pisarz, zapomniany, prawie nieznany, Artur Górski, który w 1917 roku u progu odzyskania niepodległości napisał taką książkę, Ku czemu Polska szła. I trzeba się dzisiaj zastanowić, ku czemu my idziemy dzisiaj, na początku XXI wieku. Jakie są nasze cele? Jaką rolę mamy do odegrania nie tylko tutaj w Polsce, ale w Europie? Jakie zadania? I czy jesteśmy gotowi podjąć się tych zadań? Artur Górski powiedział, że polskość jest stanem walki o pewien porządek moralny. W historii Polski znajdujemy wiele odniesień do tego porządku moralnego. Może niekiedy przegrywaliśmy, dlatego że byliśmy wierni wartościom, ale trwaliśmy przy tym porządku moralnym. Budowaliśmy i to jest nasz depozyt, który wnosimy do Europy. Od czasów Pawła Włodkowica po Jana Pawła II. Europa tego nie doceniła. Zostawiała nas wielokrotnie samymi. A to przecież Romuald Traugut, gdy powstanie styczniowe już dogorywało, wiosną 1864 roku w apelu do ludów i narodów Europy pytał, że my Polacy tego nie rozumiemy. Jak można, gdy w życiu codziennym kierujemy się zasadami dekalogu, że te zasady nie obowiązują w porządku międzynarodowym. A kilkadziesiąt lat później, w czasie kolejnego naszego
powstania warszawskiego, naczelny wódz, generał Kazimierz Sosnkowski, 1 września 1944 roku, w piątą rocznicę wojny, wybuchu wojny, której Polska stała się pierwszą ofiarą paktu Ribbentrop-Mołotow, apelował też do świata, pytał, że lud Warszawy od miesiąca krwawiąc nie rozumie, dlaczego został osamotniony. Jaka to jest zagadka, że zostaliśmy postawieni sami sobie. I generał Sosnkowski, naczelny wódz, mówił, że tego odszyfrować nie umiemy. I odpowiadał, nie umiemy, dlatego, gdyż nie straciliśmy jeszcze wiary, że światem rządzą prawa moralne. Nie umiemy uwierzyć, nie jesteśmy w stanie, że oportunizm ludzki w obliczu siły fizycznej mógłby posunąć się tak daleko, aby patrzeć obojętnie na agonię stolicy tego kraju. Ale tak było. Nieraz zostawaliśmy sami. I siłę Polski, dumę Polski musimy budować tutaj, dzisiaj. A świat, Europa odchodzi, odszedł od wartości. Odszedł od wartości, widzimy, jaka jest tego cena, jakie są tego konsekwencje. Ten odwieczny porządek, w którym trwamy od 1050 lat, został odrzucony. A ten porządek trzeba przywrócić. To jest zadanie dla polskości, jak mówił Artur Górski. To jest zadanie dzisiaj dla Polski. I tego zadania Europa dzisiaj potrzebuje. A świadectw wierności temu porządkowi nie trzeba tutaj przypominać, bo ich jest tak wiele. Proszę Państwa, polityka historyczna to jest takie stwierdzenie, ja go niezbyt lubię, bo polityka się kojarzy z pewną walką, z kadencjami. 4 lata wybory, 5 lat wybory. A tu trzeba myśleć na pokolenie. Na pokolenie. My przez kilkadziesiąt lat byliśmy poddani systemowi komunistycznemu. Przez kilkadziesiąt lat po strasznej II wojnie światowej, gdzie pozbawiono nas elit, wymordowano nam elity, byliśmy poddani selekcji negatywnej. Dzisiaj głównym zadaniem Polski jest odbudowa elit, bo nie będzie polityki zagranicznej, nie będzie polskiej kultury, nie będzie polskiej szkoły, jeżeli nie będzie polskich elit wrażliwych na polskość. Jeżeli oni będą się realizować w wyszydzaniu polskości, w pogardzie dla polskości, w tym jakimś niezwykle trudno zrozumiałym kompleksie, że my musimy udowadniać, że my mamy wchodzić do Europy. To jest coś niezwykłego. Zresztą w pobliskim Włocławku to pytanie do tych słów, że my mamy wchodzić do Europy, którą przez 1050 lat współtworzyliśmy, zadawał Jan Paweł II. Co jest kryterium europejskości dzisiaj? To patronem naszej obecności jest ksiądz Jerzy Popiełuszko. Nie można w tym miejscu nie wspomnieć księdza Jerzego Popiełuszki. Ale proszę Państwa, żeby był ksiądz Jerzy Popiełuszko, musieli być rodzice. Tam, u kołyski, zaczyna się tak naprawdę polityka historyczna. Taka będzie Polska, jaka będzie polska matka. Jacy będą polscy rodzice. Dobrze, że pan profesor Polak tu powiedział, żeby dzieciom zacząć o tym opowiadać. Jaką matkę stworzą nam dzisiaj wyższe uczelnie, które często oddane są ideologią destrukcji. Jakie matki wyjdą z uczelni, na które nie ma wstępu kobieta, która nie chciała zabić własnego dziecka, jest wierna dekalogowi, piątemu przykazaniu. Ale jest matka księdza
Jerzego Popiełuszki. Ta prosta kobieta i jej świadectwo. Ona miała parę klas szkoły podstawowej, ale to była kobieta święta. I od niej musimy się nie tylko uczyć świętości, ale musimy się uczyć mądrości. Jak wychowywać nasze dzieci. Ona czytała młodemu, późniejszemu księdzu Jerzemu słynne fragmenty autora tego wiersza, kto ty jesteś, Polak mały, Bełzy. Czytała, więc miłość Polski na pierści kładę, jak twój talizman dziecino. Patrz, miłość owa, co budzi dreszcze i w młode puka serduszko, zrodziła takie męże i wieszcze, jak nasz Mickiewicz Kościuszko. Ona wydała wielkich hetmanów i mężów sławnych bez liku, takich czarnieckich, czackich, rejtanów śniadeckich przy Kopelniku. W takim domu wyrastał ksiądz Jerzy Popiełuszko. Mówił tutaj dzisiaj pan profesor Polak. Opowiadajmy o tym własnym dzieciom. Stwórzmy Konfederację Polskich Rodziców, którzy 5 minut w ciągu dnia poświęcą swoim dzieciom, swoim wnukom na opowieść o historii Polski. Jesteśmy tutaj w Toruniu. Niech usłyszą ci najmłodsi o generał Zawadzkiej, o innych legendarnych cichociemnych, o majorze Piwniku, majorze Zub Zdanowiczu, o Adamie Boryczce, o Narcyzie Łopianowskim. Każdy z tych życiorysów to jest temat na film fabularny. Polskość jest stanem walki o pewien porządek moralny. Dzisiaj tyle się mówi o żołnierzach wyklętych, niezłomnych. To jest ta siła, proszę Państwa, kpiono z tego, że my martyrologia, cmentarze, groby, ale stamtąd czerpiemy siły. 1 marca, gdy mordowano Łukasza Cieplińskiego na pamiątkę tego wydarzenia dramatycznego, stracenia 4. Komendy Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, mamy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Łukasz Ciepliński pisał w przejmujących grypsach do swojego syna, które powinny być lekturą obowiązkową w polskiej szkole. Te grypsy powinny być lekturą obowiązkową na języku polskim, na historii. Pisał: Andrzejku, pamiętaj, że istnieją tylko 3 świętości: Bóg, Ojczyzna i Matka. I takich matek nam trzeba, takich matek jak Marianna Popiełuszko. Dalej pisał Łukasz Ciepliński, że trzeba ćwiczyć charakter. Syna, którego nigdy nie widział już potem. Charakter, że życie to nie jest prosta i łatwa rzecz, że trzeba być na trudne wyzwania przygotowanym. Dzisiaj wmawia się nam, sami widzimy, ile tej nieodpowiedzialności, jak ludzie chcą tak łatwo życie traktować, liczy się wygoda. Tą drogą nigdy daleko nie zajdziemy. Tutaj, proszę Państwa, w tym miejscu, to jest najlepszy dowód, żeby pokazać, ile może wola jednego człowieka, jednego środowiska. Tak jak wola moich najbliższych współpracowników w Instytucie Pamięci Narodowej. Tego dzieła miało nie być po prostu. Ale dlaczego ono jest? Bo ojciec dyrektor szedł drogą sprawdzoną. On poszedł drogą, i to trzeba powiedzieć, świętego Maksymiliana Kolbego. Media, szkoła, wychowanie, prasa. Święty Maksymilian przygotował nas na ofiarę II wojny światowej. On wychował całe pokolenie bohaterów swym rycerzem niepokalanym. To dzieło jest nawiązaniem do najlepszych wzorców z tamtych czasów. I dlatego się udało. A moi współpracownicy, gdy w 2003 roku dzisiejszy wiceprezes Instytutu Pamięci Narodowej Krzysztof Szwarczyk wkopywał pierwszą łopatę na cmentarzu osobowickim, żeby szukać naszych bohaterów, nikt nie przypuszczał.
on, myślę, nie przypuszczał, że po kilkunastu latach ta sprawa, której oddał całe życie, zmieni tak Polskę. A pan doktor Mateusz Szpytma, założyciel i twórca Muzeum Rodziny Ulmów w Markowej, które można już dzisiaj powiedzieć, zmieniło patrzenie nie tylko w Polsce, ale za granicą. Ta wystawa Samarytanie z Markowej, która objechała cały świat. Świat nie zna tej historii. My jej nawet nie znaliśmy. Mateusz kilkanaście lat temu był sam. Zaczął od pomnika, potem było muzeum. I tej aktywności się nie bójmy, proszę Państwa, bo to przyniesie efekty. Tylko trzeba tej pracy. Pokolenie, mówi się, że pokolenie destrukcji, to stworzone przez rok 1938, to, które szło przeciwko temu zawołaniu Artura Górskiego, że właśnie polskość to jest wierność wartością, ono idzie czy szło przez instytucje. Wiele tych instytucji opanowało, ale jednej rzeczy nie opanują. Nie opanują i o to się rozbiją, o polską duszę i o Polskę. I w to wierzę. I proszę Państwa, na zakończenie. Jest czas Wielkiego Postu. Czas na rachunek sumienia. Co zrobiliśmy po 1989 roku z naszymi rodakami za granicą? Szczególnie z naszymi rodakami w Kazachstanie. Polska, wolna Polska, na którą tyle lat czekali, okazała się dla nich macochą. Nie możemy tego błędu popełniać dalej. Instytut Pamięci Narodowej i państwo polskie musi pamiętać o naszych rodakach, gdziekolwiek są na świecie, a szczególnie o tych na Kresach dawnej Rzeczpospolitej, bo ich polskość zbyt dużo kosztowała, hartowana była. Oni za tą polskość płacili. I Instytut Pamięci Narodowej pójdzie tą drogą, będzie o nich pamiętał. W tym roku przypomnimy o 80. rocznicę zapomnianej zupełnie zbrodni. Często mówi się o polskim Holokauście, o operacji polskiej NKWD z 1937 roku, gdy Sowieci wymordowali, jak się ocenia, od 111 tysięcy, nawet niektórzy mówią o 200 tysięcy naszych rodaków, którzy zostali za granicą mryską. Zginęli tylko za to, że byli Polakami. Proszę Państwa, przez cały rok będziemy o tej rocznicy przypominać i ten dramat naszych Polaków, bo jesteśmy im to winni, trafi do polskich podręczników. Mimo że państwo polskie nie pamiętało o Polakach żyjących za granicą, byli tacy, którzy nigdy nie zapomnieli i oddawali swój czas, swe pieniądze, żeby działać na rzecz Polski. Wielu z Państwa zna, jutro spotkamy się na pogrzebie niestety jednego z takich ludzi, profesora Piotra Małoszewskiego, działacza polskiego w Niemczech. Zmarł przedwcześnie, ale do końca zachował radość życia, dzielnie zmagał się z chorobą. Człowiek, który zawsze był wierny pięciu prawdom Polaka, tych z 1938 roku. Warto je na koniec przypomnieć, bo to może być fundament, na którym możemy budować. Również dzisiaj, bo nie budujemy dla siebie, tylko budujemy dla przyszłych pokoleń. To jest dokument, który powstał w 1939 roku. Ludzie, którzy go stworzyli na kongresie w Berlinie, trafili później do obozów koncentracyjnych. Przeszli to piekło II wojny światowej. Te pięć prawd Polaków. Jesteśmy Polakami. Wiara ojców naszych jest wiarą naszych dzieci. Polak
Polakowi bratem. Co dzień Polak narodowi służy. Polska matką naszą. Nie wolno mówić o matce źle. Dziękuję.